Karol Wojtyła, jak wiemy, był częstym gościem w schronisku na Polanie Ochołowskiej. Zresztą bardzo często wędrował po Tatrach jako turysta i narciarz. W Dolinie Ochołowskiej bywał od najmłodszych lat. Jako biskup odwiedził Polanę Ochołowską w 1961 roku z okazji zakończenia wizytacji kanonicznej dekanatu zakopiańskiego. Wtedy w ostatnim dniu wizytacji odwiedził Witów, kaplicę na Płazówce i później tutaj w Ochołowskiej przy ognisku, tańcach i pieśni góralskich radowali go górale. Wiemy też, że w 1983 roku był gościem w schronisku na Ochołowskiej jako papież Jan Paweł II. Jak podaje historia, po przybyciu na miejsce zdjął wizytowe buty, ubrał ciepłe skarpety i turystyczne buty, pod czym szlakiem czerwonym wyruszył na pieszą wędrówkę. Po wyjściu ze schroniska udał się w drogę w dół Polany Ochołowskiej, zatrzymując się przy szopie pasterskiej Andrzeja Gala Zięby z Witowa, który bacował na Polanie Ochołowskiej. Wstąpił do szałasu, pozdrowił górali i powiedział, że w drodze powrotnej jeszcze ich odwiedzi. I wędrując dalej do Jarząbczej, cieszył się, że oddycha powietrzem swojej młodości, a i żartował. Tu mogę iść po prawdziwej górskiej drodze z kamieni. W Castel Gandolfo są także takie ścieżki, ale wszystkie wytapetowane. Dlatego nie dziwimy się, że będąc u źródła potoku powiedział wtedy do wszystkich, żebym tak mógł tutaj dłużej posiedzieć. Chyba nawiązując do słów wypowiedzianych wcześniej, wiele lat temu w Nowym Targu. Człowiekowi potrzebne jest piękno krajobrazu. Niech pamięć o Janie Pawle II z poświęconą za chwilę tablicą, schroniskiem, z Tatrami, z Jarząbczą, niech pozostaną dla nas i dla wszystkich Polaków pielgrzymujących jego szlakami. A Bóg niech wszystkim błogosławi za pomysł i realizację tego, co się dzisiaj tutaj dokonuje. Hej, Panie Jezu! Dla nas wielki zaszczyt. No niemniej jednak nie wyobrażam sobie, żeby inne schronisko mogło mieć takiego patrona jak tylko nasze. No jednak Ojciec Święty tutaj gościł, tu już był jako papież. To była jego ukochana dolina, Dolina Jarząbcza, gdzie był na pamiętnej wyprawie, jak był tutaj w 83 roku. Także no, myśmy to przyjęli, że tak powiem, z wielką radością, z wielkim sercem jesteśmy bardzo szczęśliwi. Chcemy przez tę tablicę przypomnieć zasługi sługi Bożego Jana Pawła II, papieża, naszego rodaka. Niech przykład jego życia zachęci nas do lepszego oddawania czci Panu Bogu i bardziej sumiennego wypełniania naszych obowiązków względem Boga, Kościoła i Ojczyzny. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie. Ojczyznę wolną,
dzisiaj, kiedy schronisko na Polanie Chochołowskiej otrzymuje imię Jana Pawła II, wracam pamięcią do czerwca 1983 roku. Wówczas delegacja zarządu głównego PTTK została przyjęta w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich, żeby móc wręczyć Ojcu Świętemu insygnia członka honorowego PTTK. Mało kto pamięta, ale Ojciec Święty należał do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego od 1951 roku i z inicjatywy koła Grodzkiego w Krakowie, któremu przewodniczył Janusz Czeszczonik, 10. zjazd przyznał godność członka honorowego Karolowi Wojtyle. Ta wystawa, którą przygotowali tutaj młodzi ludzie z oddziału akademickiego w PTTK w Krakowie, pokazuje księdza Karola Wojtyłę jako młodego, pełnego pasji kapłana, człowieka, który wędruje po górach, który wędruje z ludźmi, niesie słowo Chrystusa, a jednocześnie jest prawdziwego zdarzenia krajoznawcą i turystą. Oddajemy w tym momencie hołd i cześć Janowi Pawłowi II, naszemu papieżowi, poprzez to, że schronisko w Dolinie Chochołowskiej będzie od dnia dzisiejszego nosiło miana Jana Pawła II. Schronisko, które jest bardzo historycznie zapisane w działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. To schronisko, które jest miejscem, gdzie rozpoczyna się szlak papieski, a więc to jest miejsce, gdzie po prostu bardzo dużo turystów, krajoznawców przyjeżdża i przychodzi po to, aby stąd wyruszać w Tatry Zachodnie. Ojciec Święty spogląda na nas z nieba. Myślę, że się uśmiecha. I myślę, że życzy sobie, żeby na tych polskich górach, a szczególnie ukochanych przez niego Tatrach, ludziom wędrowało się bezpiecznie, godnie i żeby pojmowali pojęcie Polski.